Korytarz był pusty. Prowadził najpierw prosto, potem zakręcał w prawo. Nie byłem nigdy na stacji, ale przez sześć tygodni mieszkałem w ramach wstępnego treningu w jej dokładnej kopii, znajdującej się w Instytucie, na ziemi. Wiedziałem, dokąd prowadzą schodki o aluminiowych stopniach. Biblioteka była nieoświetlona. Po omacku odnalazłem kontakt. Kiedy wyszukałem w kartotece pierwszy tom solaryjskiego rocznika wraz z aneksem, po naciśnięciu klawisza zapaliła się czerwone światełko. Sprawdziłem w rejestratorze. Książka znajdowała się u Gibariana, podobnie jak druga. ów mały apokryf. Zgasiłem światło i wróciłem na dół. Bałem się wejść do jego kabiny, mimo zasłyszanych przedtem kroków. Mogła tam wrócić. Jakiś czas stałem przed drzwiami, aż zaciskając szczęki, przemogłem się i wszedłem. Oświetlony pokój był pusty. Zacząłem przerzucać książki leżące na podłodze u okna. W pewnej chwili podszedłem do szafy i zamknąłem ją. Nie mogłem patrzeć w to puste miejsce pomiędzy kombinezonami. Pod oknem aneksu nie było. Przekładałem metodycznie tom za tomem, aż dotarłszy do ostatniej kupy książek, spoczywających między łóżkiem a szafą, odnalazłem poszukiwany tom. Czcie nie wtaroję. Korytarz był pusty. Korytarz był pusty. Prowadził najpierw prosto. Potem zakręcał w prawo. Prowadził najpierw prosto, potem zakręcał w prawo. Nie byłem nigdy na stacji, ale przez sześć tygodni mieszkałem w ramach wstępnego treningu, w jej dokładnej kopii, znajdującej się w Instytucie na Ziemi. Nie byłem nigdy na stacji, ale przez sześć tygodni mieszkałem w ramach wstępnego treningu w jej dokładnej kopii znajdującej się w Instytucie na Ziemi. Wiedziałem dokąd prowadzą schodki o aluminiowych stopniach. Wiedziałem dokąd prowadzą schodki o aluminiowych stopniach. Biblioteka była nieoświetlona, biblioteka była nieoświetlona. Po omacku odnalazłem kontakt, po omacku odnalazłem kontakt. Kiedy wyszukałem w kartotece pierwszy tom solaryjskiego rocznika wraz z aneksem, po naciśnięciu klawisza zapaliło się czerwone światełko. Kiedy wyszukałem w kartotece pierwszy tom solaryjskiego rocznika wraz z aneksem, po naciśnięciu klawisza zapaliło się czerwone światełko. Sprawdziłem w rejestratorze: Książka znajdowała się u Gibaryana, podobnie jak druga, u mały pokryw. Sprawdziłem w rejestratorze: Książka znajdowała się u Gibaryana, podobnie jak druga, u mały pokryw. Zgasiłem światło i wróciłem na dół. Zgasiłem światło i wróciłem na dół. Bałem się wejść do jego kabiny, mimo zasłyszanych przedtem kroków. Bałem się wejść do jego kabiny, mimo zasłyszanych przedtem kroków. Mogła tam wrócić. Mogła tam wrócić. Jakiś czas stałem przed drzwiami, aż, zaciskając szczęki, przemogłem się i wszedłem. Jakiś czas stałem przed drzwiami aż zaciskając szczęki przemogłem się i wszedłem oświetlony pokój był pusty oświetlony pokój był pusty zacząłem przerzucać książki leżące na podłodze u okna zacząłem przerzucać książki leżące na podłodze u okna. W pewnej chwili podszedłem do szafy i zamknąłem ją. W pewnej chwili podszedłem do szafy i zamknąłem ją. Nie mogłem patrzeć w to puste miejsce pomiędzy kombinezonami. Nie mogłem patrzeć w to puste miejsce pomiędzy kombinezonami. Pod oknem aneksu nie było. Pod oknem aneksu nie było. Przekładałem metodycznie tom za tomem, aż dotarłszy do ostatniej kupy książek, spoczywających między łóżkiem a szafą, odnalazłem poszukiwany tom. Przekładałem metodycznie tom za tomem, aż dotarłszy do ostatniej kupy książek, spoczywających między łóżkiem a szafą, odnalazłem poszukiwany tom. Ciennie trijecie. Korytarz był pusty, prowadził najpierw prosto, potem zakręcał w prawo. Nie byłem nigdy na stacji, ale przez sześć tygodni mieszkałem w ramach wstępnego treningu, w jej dokładnej kopii, znajdującej się w Instytucie na Ziemi. Wiedziałem, dokąd prowadzą schodki o aluminiowych stopniach. Biblioteka była nieoświetlona. Po omacku odnalazłem kontakt. Kiedy wyszukałem w kartotece pierwszy tom solaryjskiego rocznika wraz z aneksem, po naciśnięciu klawisza zapaliło się czerwone światełko. Sprawdziłem w rejestratorze. Książka znajdowała się u Gibariana, podobnie jak druga, ów mały pokryw. Zgasiłem światło i wróciłem na dół. Bałem się wejść do jego kabiny, mimo zasłyszanych przedtem kroków. Mogła tam wrócić. Jakiś czas stałem przed drzwiami, aż zaciskając szczęki, przemogłem się i wszedłem. Oświetlony pokój był pusty. Zacząłem przerzucać książki leżące na podłodze u okna. W pewnej chwili podszedłem do szafy i zamknąłem ją. Nie mogłem patrzeć w to puste miejsce pomiędzy kombinezonami. Pod oknem aneksu nie było. Przekładałem metodycznie tom za tomem, aż dotarłszy do ostatniej kupy książek, spoczywających między łóżkiem a szafą, odnalazłem poszukiwany tom. Dziękuję bardzo.